Marszałek Sejmu, mówię tu o roku 2001, 2002, to był również rodzaj sztafety tych, którzy o coś walczą. Rodzaj sztafety i wymiany tych, którzy próbują być głosem większości, która spłaszczona od lat początku transformacji jest przez ową polityczną mniejszość reprezentującą interesy ekonomiczne i również mniejszość w tej sieci. Dzisiaj mam taką nadzieję, że wróci do parlamentu w przyszłym roku pod postacią Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, pod postacią, mam nadzieję, szerokiej koalicji tych środowisk, dla których słowo sprawiedliwość społeczna nie jest jakimś pustym hasłem, wytrychem wyborczym, ale coś znaczy, że znów ci ludzie w przyszłym roku, najpóźniej, odzyskają swoją reprezentację w parlamencie. Polata jej nie istnieje, bo dzisiaj mamy w Polsce system monopartyjny. Powiedzmy to sobie otwarcie, na szczeblu parlamentu ten system jest monopartyjny. Przy całym szacunku dla pani marszałek, dla pani poseł, ale jesteście jednostkami. W sensie takim, że nie ma zorganizowanych ugrupowań politycznych reprezentujących interesy tej większości, o której dzisiaj mówimy, tej większości, która domaga się sprawiedliwości społecznej. Jeszcze jedna krótka uwaga. Pani przewodnicząca Grzybek, zdaje się, powiedziała o jednej ważnej kwestii. My nie możemy dzisiaj w obecnych warunkach abstrahować od tego, co dzieje się dookoła Polski, w otoczeniu międzynarodowym. Mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. No, nie udało się, nie zdążyliśmy jako ci, którzy reprezentują środowiska wspólne, które się dzisiaj tutaj zebrały w charakterze gości uczestników, uczestniczyć na dużą skalę w tych wyborach. Jest kilka okręgów, tak? Są zieloni, jest samoobrona w tych okręgach oczywiście, ale nie oszukujmy się, nie będzie sukcesu, nie będzie reprezentacji na szczeblu Parlamentu Europejskiego tych naszych środowisk. Nie możemy jednak zapominać o tym, że istotnie mamy do czynienia ze starciem dwóch wizji. Jednej wizji ładu korporacyjnego, ładu, którego reprezentantem są Stany Zjednoczone, dążące do stworzenia strefy wolnego handlu, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, strefy wolnego handlu, która przyniesie spadek gospodarczy, kryzys gospodarczy, kryzys społeczny, kryzys ekologiczny dla wszystkich państw Unii Europejskiej. I z drugiej strony mamy koncepcję Europy socjalnej, ale też Europy niezależnej, Europy bez strażników korporacyjnych interesów, którzy są teraz zapraszani przez Radosława Sikorskiego i jemu podobnych na terytorium również Polski. Pod łaskiem mówimy o zagrożeniu, mamy w Polsce ogromną partię wojny, która prawdopodobnie właśnie dla zabezpieczenia interesów korporacyjnych zaprasza wojska owego światowego żandarma i strażnika korporacyjnego kapitalizmu, czyli Stanów Zjednoczonych. Pod pretekstem zagrożenia płynącego ze wschodu. Otóż chcę powiedzieć, wiem, że na tej sali są ludzie interesujący się tą problematyką, że mieliśmy naprawdę baczną uwagę zwracać na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Powinniśmy bacznie przyglądać się również temu, co dzieje się w Donieckiej Republice Ludowej. Bo ci ludzie również występują pod hasłami sprawiedliwości społecznej. Bo ci ludzie występują zarówno przeciwko faszystom rządzącym dzisiaj w Kijowie, jak i przeciwko oligarchom, kapitalistom oligarchicznym, wcześniej rządzącym na Ukrainie. Patrząc na to, co się tam dzieje, nie powinniśmy zapominać o tym, że właśnie to nasze otoczenie sprzeciw wobec retoryki wojny, retoryki używanej przez ponadpartyjną partię wojny w polskim parlamencie, powinien być jednym z najistotniejszych punktów programu każdego ruchu, który mówi o sprawiedliwości społecznej, który się nie da wyabstrahować od tego otoczenia międzynarodowego. I tak na koniec dygresja. Otóż pan Radosław Sikorski, który zaprasza wojska amerykańskie na terytorium Rzeczypospolitej,
Czasem zastanawiam się, czy nie robi tego z obawy o swój własny majątek. Otóż chopię linię pod tym gościem. Ten pan za 1200 dolarów, uwaga, kupił sobie dwór na początku lat 90. W tym dworze mieszka ze swoją amerykańską małżonką. W tym dworze urzęduje, w tym dworze przyjmuje różnych gości, głównie za oceanu. Ten dwór nazwał strefą zdekomunizowaną. Pomylił się, mówię, to nazwać strefą zdehumanizowaną, ale w moim przekonaniu tego typu ludzie, dopóki tego typu ludzie tworzą polską politykę zagraniczną, dopóki oni nadają to naszej debacie na temat tych problemów zewnętrznych, dopóty my nie zrozumiemy istoty problemu, jakim jest właśnie rola globalnego strażnika korporacyjnego kapitalizmu, czyli Stanów Zjednoczonych. NSF ma szansę, mam nadzieję, że zrobi to razem z innymi ruchami politycznymi, zmienić dyskurs również tej właściwie polskiej polityki zagranicznej. Mam nadzieję na to, że sztafeta będzie udana i po przerwie od roku 2007 trwającej, przerwie w polskim parlamencie i funkcjonowaniu tej monoparty kapitalistycznej w polskim parlamencie, uda się Sprawiedliwości Społecznej znów prowadzić do debaty parlamentarnej w przyszłym roku głos zdecydowanej większości naszego społeczeństwa. Tego wszystkim życzę. Dziękuję.